Mam za krótką rękę, żebyś ze mną razem stał. Ja muszę trzymać. No. Teraz jest za krótka. Za krótka. Musisz to tak trzymać. No nie tak. Weź za obiektyw może. O, no. Bierz zek. Tym. Cześć. Czekaj, mam pomysł. A, dobra. Urosłaś. No, widzisz, jestem teraz nawet wyższy od ciebie. Halo. Chciałam się przywitać z widzami. Cześć, kochani. Hejka, widzowie. Przywitałem się już. Ja się tak nie witam. Cześć, kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogmasie. Mamy dzisiaj 5 grudnia i jedziemy po choinkę. Późno, ale najważniejsze, żeby zdążyć przed 6 grudnia, bo dzieciaki pytały po prostu wczoraj cały czas. To my jeszcze nie mamy choinki, a Mikołaj przychodzi. Musi być choinka, skoro Mikołaj przychodzi. Ale pojedziecie jutro po choinkę? Tak cały czas. Cały czas się udali. Więc jedziemy po choinkę, a wy razem z nami. Go outside, the snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the O tak, to bierzemy. Dobra, jedna taka. Nikt jej nie weźmie, jak my jej nie weźmiemy. No. Może Klara by się ucieszyła, Cesia, że im też kupimy choinkę. Nie, to dla nas. Główna. Mi zaznaczył serduszkiem, jaka choinka mu się podoba. To było słodkie, wiesz? Tak? Tak. Chodzę do wniosku, że my chyba musimy mieć choinkę sztuczną, bo nam co chwilę coś nie pasuje. Tu za mało, tu za dużo, tu za wysoka, tu za niska, tu coś tam, ale ja nie lubię sztucznych. No, czy wiesz co, to już ta tradycja, wiesz? Ta tradycja przyjeżdżania, kupowania. Trudno by mi było zrezygnować na rzecz sztucznej. Tak, Domin, ta jest dokładnie mojego wzrostu. Aha, myślałam, że ta za to. No nie, no popa jak ona jest łysa. Kurczę. Kurczę, idziemy jednak na te wysokie chyba. Jak zawsze się skończy tak samo. Widzieliśmy choinkę mojego wzrostu, ale jest za mała. Ale jest ładna. To jest tak jak ja. Znalazłeś moje odpowiednie choinki. Nie, no brzydka. Tak? Nie widzisz, jaka to jest pusta? Dobrze. Tak, a mi się tam to podoba. Taka wielka. O dwie głowy wyższa niż ja. Już nie o jedną. O dwie. Podoba ten kolor. Patrz, jaka ładna. No, no ta jest piękna. Piękna. Zawsze. No. Sam sufit. Właśnie. Ja chyba, że ona się do góry nie zmieści. No. Ktoś tu będzie chory. Po tej wyprawie. All I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mist. Idzie nasza malutka, tyci, choineczko, joko dzidzie, ojejku. No, mnie jak ci mówiłam, że chcę dzidzie, to nie o to mi chodziło. Ja, mi o to chodziło. A mnie. Jaka mała. Jak kupowaliśmy choinkę, to co roku była taka, że była do samego końca auta. Od początku do końca. A teraz nam nawet Dominik nie wypakował rzeczy, bo on od początku wiedział, że ten... Że taka mała. No właśnie mówię, że nie wypakowałeś, bo wiedziałeś od początku, że będzie taka mała. Udało się, choinka wybrana. Spędziliśmy tam dużo czasu. A Dominik się bardzo zaangażował, ja trochę mniej. Tak szczerze mówiąc, w tym roku się zaangażowałam w wybieranie tej choinki. Bo nie mogliśmy wybrać takiej choinki, jak ja bym chciała, wiecie, wielką, bo sam sufit, tylko mniejszą.
No ale jest piękna, wybieram ją Dominik. Ja teraz idę robić naprawdę bardzo szybką kawkę, bo mam dosłownie 10 minut, żeby się jej napić. I biegnę do lekarza. Dlatego, że oczywiście przychodzi Mikołaj, to też my mamy prezencik dla Aurelci. Bo zawsze wiecie, ciocia Klaudia co roku, od kiedy Jasiu jest na świecie, coś tam czy to dla nich, czy dla niego ma. Więc my tym razem, wiadomo, oprócz tego, że Mikołaj i te sprawy, to ciocia i wujek też by chcieli coś dać. I Dominik wybrał takie coś. Ogólnie wydaje mi się to mega fajne i nawet dla moich dzieci, takich starszych. Ciekawe, czy chciałoby się relaksować. Klara tak, Klara uwielbia takie rzeczy. Ja jak ona zasypia, to ona mnie prosi, żebym puszczała jej relaksacyjną muzykę. Ona bardzo lubi. Aurelka to w ogóle ma super, bo ona jeszcze zaraz ma urodziny, więc nie dość, że wiecie, tu Mikołajki, tutaj ten, Mila też tak ma, ale to jednak... Ona ma później, ona ma po wszystkim, a Aurelka ma przed. I ma szczęście, bo się urodziła 13 grudnia, a Dominik ma 14 grudnia. I Dominik i ja się śmieliśmy rok temu, że jeżeli urodzi się 14 grudnia, no to niestety będzie musiała mieć na imię Dominika. No cóż, po wujku. Taka to była ta szybka kawa, że nawet nie zdążyłam wam nagrać i poleciałam do lekarza. Jestem już właściwie po wizycie, dostałam pełno badań. Dostałam też skierowanie do neurologa i na zdjęcie tego kręgosłupa w odcinku szyjnym, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. No więc, a teraz przyjechałam po ciocię Klaudię i czekam na nią. Miała się tylko ubrać i wyjść. A już stoję tu z 15 minut. Mamy choinkę, patrzcie dzieci, trzeba ją zamontować tylko. Jaka malutko. Klarusia, uważaj, żeby nie upadła. O. No, dawaj. No bo taka specjalna. Sztuczna? Czy już to idealnie? Nie, się leci. Klara, masz, powieś. Making plans, what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Loving so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. With you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. Kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh.
is falling down. I've been longing for this Christmas. When everyone's around. Mieliśmy prawdziwie rodzinne ubieranie choinki, nie? Wszyscy ubierali, nawet tak. Ciocia Klaudia. Wszystkie dzieci, ciocia Klaudia, moja siostrzenica. No, Aurelka tak średnio ubierała, ale... No, ale była tam, towarzyszyła nam. Tak, najważniejsze, za rok pewnie będzie ubierała bardziej, no. Chociaż Mila też tak średnio ubierała. No. Kiedyś będzie ubierała. No, po prostu było odbudowania bombek. Tak, od towarzystwa po tak. Prostu, no. Zapewnienia dobrej atmosfery. Tak. To były takie nasze po prostu osoby towarzyszące. Promyczki takie, gwiazdeczki. Tak. Aniołki, które pomagają. Tak. Oczywiście, a teraz odpaliłam właśnie Thermomixa i lecimy z ciasteczkami dla świętego Mikołaja. Klara włączyła nam muzykę świąteczną, nie? Idealnie do robienia ciasteczek dla świętego Mikołaja. Dostałam od cioci Klaudii taki kubeczek przepiękny i jeżyki, moje ukochane słodycze. Oczywiście był kubek wypełniony nimi, ale już zjedliśmy. Is it a time of happiness, a time of joy? But now this year is twice as special, 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire as I'm trying to get your attention. Giving you a smile, I can seem to look away. Czekamy na ciebie. Dzieci już śpią, pięknie choinka ubrana, ale muszę trochę co nieco, wiecie, po swojemu zrobić. Zawsze mi przykro po nich poprawiać, ale ja jestem w takich sprawach straszną pedantką. Straszną. I muszę mieć po prostu idealnie. Jeszcze nie mamy światełek na dole, musimy znaleźć. Na pewno gdzieś są, no bo mieliśmy na taką wielką choinkę. To są światełka na okna, ale ja się tutaj zaświecił, więc nie będą. No, więc musimy tutaj. Ten łańcuch mi tak średnio pasuje. Jak znajdę jeszcze drugi, to dam, ale już nie poprawiam więcej. Niech będzie tak, jak jest. Jest piękna, bo dzieciaki ją ubierały.